rozpoczynamy rząd 11, czyli pierwszy rząd naszego raportu, który będziemy powtarzać. Trzy oczka łańcuszka. Jako pierwszy słupek obracamy na drugą stronę. I tutaj w przerwach, w tych malutkich fałkach, będziemy umieszczać również fałki. Co to będzie fałka w tej chuście? To będzie jeden słupek, jedno oczko łańcuszka i jeden słupek. Taka malutka fałeczka. I w drugiej fałeczce z poprzedniego rzędu też nad nią umieszczamy. Jeden słupek, jedno oczko łańcuszka, jeden słupek. Czyli w tym rzędzie mamy słupek i dwie fałki. Dalej wykonujemy trzy oczka łańcuszka i słupek pod łańcuszkiem z pięciu oczek. Ten z trzech omijamy. Owijamy słupek wokół łańcuszka z pięciu oczek. I znów trzy oczka łańcuszka i następny słupek pod łańcuszkiem z pięciu oczek. I znowu trzy oczka łańcuszka i ostatni słupek już pod łańcuszkiem z trzech oczek. Czyli mamy razem trzy słupki podzielone trzema oczkami łańcuszka. I teraz bez żadnych przerw wykonujemy wachlarzyk nad wachlarzykiem. Czyli dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. Cztery oczka łańcuszka i w pierwszym słupku wykonujemy dwa słupki w kolejnych trzech wykonujemy po jednym słupku trzy pojedyncze i w ostatnim słupku również dwa słupki. Dalej wykonujemy cztery oczka łańcuszka i wachlarzyk nad wachlarzykiem. Rząd 11 mamy zakończony. Mamy rząd 12, szala, od trzech oczek łańcuszka. Obracamy na drugą stronę i wachlarzyk nad wachlarzykiem. Dalej trzy oczka łańcuszka. I w pierwszym słupku wykonujemy dwa słupki. W drugim jeden słupek. I w trzecim znowu dwa słupki. Jedno oczko łańcuszka. W czwartym słupku pojedynczy słupek, znowu oczko łańcuszka i w kolejnym, piątym, dwa słupki. W szóstym słupek pojedynczy, a w siódmym znowu dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka. Wachlarzyk nad wachlarzykiem.
I teraz część łańcuszkowa. Trzy oczka łańcuszka. Pomijamy to miejsce. Tutaj pod pięcioma oczkami. Przepraszam, pod trzema oczkami z poprzedniego rzędu zaczepiamy półsłupek bez narzutu. Teraz 5 oczek łańcuszka i zaczepiamy pod kolejnym łańcuszkiem półsłupkiem bez narzutu. I znowu 5 oczek łańcuszka i zaczepiamy pod ostatnim i 3 oczka łańcuszka na koniec. I teraz pomiędzy pierwszym a drugim słupkiem, tutaj w pierwszej fałce, rozszerzamy chustę. I będziemy to robić co dwa rzędy, co trzeci rząd, przepraszam. Jeden słupek, jedno oczko łańcuszka, jeden słupek, jedno oczko łańcuszka i jeden słupek. To jest właśnie to nasze rozszerzenie tego trójkąta. Co trzeci rząd. I dalej już w następnej fałce wykonujemy tylko jedną fałkę, czyli słupek, jedno oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek i ostatni słupek pomiędzy przedostatnim a ostatnim słupek pojedynczy. I rząd mamy zakończony. Zaczynamy rząd 13. Tutaj dodawałyśmy słupków, więc w tą stronę i z powrotem teraz przez dwa rzędy nie będziemy nic dodawać. 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i teraz nad pierwszą fałką fałka, czyli słupek, jedno oczko łańcuszka i słupek. Pod drugą fałką również fałka. I pod trzecią fałką trzecia fałka, czyli mamy w tym rzędzie już 3 fałki i tutaj jeden słupek. Dalej wykonujemy 3 oczka łańcuszka, jak zawsze na tym ażurowym brzegu i słupek tutaj pod 5 oczkami, znowu 3 oczka łańcuszka i słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek, czyli znowu mamy 3 słupki. I teraz w rzędzie 13 wykonujemy pierwszy raz tutaj 2 oczka łańcuszka przed wachlarzykiem. Tutaj ich nie było w ogóle i tutaj w tym rzędzie 2 oczka. Pierwszy raz dodajemy i tu wachlarzyk nad wachlarzykiem tradycyjnie. I dalej 2 oczka łańcuszka i kolejno 5 słupków wykonujemy. 1, drugi, trzeci, czwarty i piąty słupek. I jedno oczko łańcuszka. I teraz w tym słupku oddzielonym, pojedynczym, wykonujemy 3 słupki. I znów jedno oczko łańcuszka i kolejno dalej 5 słupków, tak jak było w pierwszej części, już do końca tego dużego wachlarza ze słupków. I ostatni też jeden słupek. I dalej 2 oczka łańcuszka i już wachlarzyk końcowy rzędu.
I tym sposobem rząd 13 mamy zakończony. Rozpoczynamy rząd 14 od trzech oczek łańcuszka. Obracamy wachlarzyk nad wachlarzykiem. Dalej dwa oczka łańcuszka i teraz dwa pierwsze słupki z tej grupy połączymy razem górą, czyli robimy narzut. Przerabiamy słupek jakby do połowy, przeciągając tylko przez dwie nitki i dwie pętelki zostawiamy na szydełku. Narzut i tak samo do połowy przerabiamy słupek drugi i jak mamy trzy pętelki na szydełku, to przeciągamy przez wszystkie. I teraz mamy dwa słupki połączone górą. Kolejny słupek przerabiamy pojedynczy. I następne dwa również łączymy górą. Czyli przerabiamy jeden słupek do połowy. I drugi słupek do połowy. I teraz przeciągamy przez wszystkie trzy pętelki. Czyli mamy dwa słupki połączone górą, słupek pojedynczy i znowu dwa słupki połączone górą. Teraz wykonujemy dwa oczka łańcuszka i w pierwszym słupku z tej trójki wykonujemy dwa słupki. W środkowym jeden słupek pojedynczy i w trzecim również dwa słupki. Czyli tak, tu nam się element zwęża, a tu nam się środkowy rozszerza. Teraz dwa oczka łańcuszka i tak samo tutaj zwężamy. Tutaj zwężamy tak samo jak tutaj. Czyli pierwsze dwa słupki przerabiamy górą razem. Łączymy je górą. Drugi słupek, trzeci z kolei przerabiamy pojedynczo. I ostatnie dwa z tej grupy przerabiamy razem, łącząc je górą. Tak to wygląda. Dwa oczka łańcuszka i wachlarzyk, nad wachlarzykiem. Teraz wykonujemy trzy oczka łańcuszka i zaczepiamy je pod tym łańcuszkiem z dwóch oczek z poprzedniego rzędu półsłupkiem bez narzutu. I dalej pięć oczek łańcuszka i zaczepiamy pod łańcuszkiem. Pięć oczek łańcuszka i zaczepiamy pod łańcuszkiem. 5 oczek łańcuszka i zaczepiamy pod łańcuszkiem i na koniec 3 oczka łańcuszka i nad każdą fałką, w każdej fałce jakby fałka, tak? Tak jak w wachlarzyku wachlarzyk, tak w każdej fałce w tym rzędzie fałka, czyli jeden słupek, jedno oczko łańcuszka i jeden słupek. I w trzeciej fałce też. I jak już mamy trzy fałki, to słupek pomiędzy ostatnim a przedostatnim. I tym samym rząd 14 został zakończony. Zaczynamy rząd 15 od trzech oczek łańcuszka. Obracamy chustę i wykonujemy fałkę w fałce. W ostatniej fałce w tym rzędzie podwajamy fałkę, tak żeby chusta nam się rozszerzała. Czyli tu robimy pojedynczą w
drugiej fałce robimy pojedynczą fałkę. A w trzeciej fałce robimy podwójną, czyli słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Tak, czyli mamy taką podwójną fałkę. I dalej, trzy oczka łańcuszka. Omijamy ten pierwszy łańcuszek zawsze i zaczepiamy słupek zawsze na tym pięciooczkowym łańcuszku. I znowu trzy oczka łańcuszka i słupek pod kolejnym łańcuszkiem. Trzy oczka łańcuszka i słupek. Trzy oczka łańcuszka i pod ostatnim słupkiem trzyoczkowym również słupek. Czyli w tym rzędzie mamy już cztery słupki podzielone trzema oczkami łańcuszka. I dalej w 15 rzędzie również dwa oczka łańcuszka i dopiero wachlarzyk w wachlarzyku. Dalej, trzy oczka łańcuszka i tutaj już mamy trzy oczka, bo łączyłyśmy słupki razem górą i łączymy teraz trzy słupki górą, tak samo jak dwa, tak samo trzy, czyli pierwszy wykonujemy tylko do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i teraz dopiero przez wszystkie cztery pętelki na szydełku zamykamy całość górą. Tak to wygląda. I dalej trzy oczka łańcuszka i kolejno pięć słupków, słupek w słupek. Dwa, trzy, cztery, 5. Trzy oczka łańcuszka i znowu łączymy górą trzy słupki. Jeden, drugi, trzeci i łączymy górą. Dalej trzy oczka łańcuszka i wachlarzyk nad wachlarzykiem. Rząd 15 mamy zakończony. Przed nami rząd 16. Rozpoczynamy od trzech oczek łańcuszka. Obracamy na drugą stronę i zaczynamy od wachlarzyka w wachlarzyku. To już element bardzo dobrze nam znany. Dalej, cztery oczka łańcuszka. I znowu pięć słupków. Tak jak było, słupek w słupek. Kolejne pięć słupków, jeden po drugim. I znowu cztery oczka łańcuszka i kolejny wachlarzyk w wachlarzyku. No i dalej już tradycyjnie trzy oczka łańcuszka zaczepiamy pod pierwszym łańcuszkiem. Dalej pięć oczek łańcuszka i zaczepiamy pod kolejny.
5 oczek łańcuszka. Zaczepiamy półsłupkiem bez narzutu. 5 oczek łańcuszka. I znowu 5 oczek łańcuszka. I ostatni łańcuszek. I 3 oczka łańcuszka na końcu. I teraz będą przypadać nam 4 fałki. W tej podwójnej od razu w pierwszej robimy jedną fałkę. I w drugiej części drugą. I od razu przechodzimy do tych już osobnych fałek i w każdej robimy jedną fałkę. I ostatni słupek pomiędzy przedostatnim a ostatnim w rzędzie. I tak zakończony został rząd 16. Zaczynamy rząd 17 od 3 oczek łańcuszka. Obracamy i w każdej fałce wykonujemy jedną fałkę. Czyli tych fałek będzie 4 w tym rzędzie. Dwie. I jeszcze dwie. Teraz 3 oczka łańcuszka i słupek. Omijamy te 3 oczka. Pod 5-oczkowym łańcuszkiem pierwszy słupek, 3 oczka łańcuszka przerwy i dalej już pod każdym łańcuszkiem do końca słupek. Podzielony 3 oczkami łańcuszka. I pod ostatnim łańcuszkiem również. I dalej 2 oczka łańcuszka przerwy. I mamy wachlarzyk, więc w wachlarzyku również robimy wachlarzyk. Dalej wykonujemy 3 oczka łańcuszka i łączymy górą pierwsze 2 słupki z tych 5. Dalej 1 słupek pojedynczy i dalej 4 i 5 również łączymy górą. I dalej 3 oczka łańcuszka i wachlarzyk końcowy rzędu. Zaczynamy rząd 18 od 3 oczek łańcuszka. Obracamy wachlarzyk w wachlarzyk. Dalej 3 oczka łańcuszka i łączymy górą 3 oczka, czyli 3 słupki jakby. 1. Drugi, trzeci, łączymy górą, 3 oczka łańcuszka i następny wachlarzyk.
wygląda. Czyli kolejny migdałek mamy połączony, zakończony, jakby taki roślinny element. I dalej trzy oczka łańcuszka. I zaczepiamy półsłupkiem tutaj, gdzie mamy dwa oczka łańcuszka. Dalej już pięć oczek łańcuszka. I zaczepiamy pod każdym łańcuszkiem półsłupkiem bez narzutu. I dalej trzy oczka łańcuszka i w pierwszej fałce już wykonujemy podwójną fałkę, czyli jeden słupek, jedno oczko łańcuszka, jeden słupek, jedno oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. A dalej w każdej kolejnej fałce pojedyncze fałki. I ostatni słupek pomiędzy przedostatnim a ostatnim słupkiem poprzedniego rzędu. Poczynamy rząd 19 od trzech oczek łańcuszka i dalej w każdej fałce robimy fałkę. I w tej podwójnej robimy dwie, już oddzielne. Czyli tu już mamy pięć fałek. Dalej trzy oczka łańcuszka i słupek pod łańcuszkiem z pięciu oczek, trzy oczka łańcuszka i słupek. Czyli w rzędach nieparzystych robimy słupki w tej części ażurowej, a z powrotem wracając, czyli w parzystych, robimy oczka łańcuszka. Tak, tutaj mamy słupki, bo to jest rząd nieparzysty, a wracamy oczkami łańcuszka w rzędach parzystych. Trzy oczka łańcuszka, słupek, trzy oczka łańcuszka, słupek, trzy oczka łańcuszka, słupek i trzy oczka łańcuszka, słupek. Mamy w tym rzędzie 1, 2, 3, 4, 5, 6 słupków w 19 rzędzie powinno wyjść. Dodajemy jeszcze 2 oczka łańcuszka przed wachlarzykiem i wachlarzyk w wachlarzyk. I teraz będziemy łączyć ten wachlarzyk z tym wachlarzykiem, zamykając motyw roślinny, trzema słupkami łączonymi razem. Czyli robimy narzut, chowamy się tutaj pod łańcuszek i wykonujemy jakby jeden słupek do połowy. Tak samo na szydełku, jak trzy słupki łączone górą. Jeszcze jeden pod łańcuszkiem, przez pierwsze dwie pętelki tylko.
I trzeci raz to samo przez pierwsze dwie i dopiero przez wszystkie cztery razem. I połączyliśmy takim elementem. I zakończyliśmy tym samym rząd 19, który nam tutaj zamyka pierwszy motyw roślinny. Jak możemy zaobserwować teraz? Chusta zaczęła nam się dzielić na trzy części. Ta wyraźnie trójkątna będzie i będzie nam się systematycznie rozszerzała. Ta część łańcuszkowa będzie mniej więcej, ona będzie tak nam falowała tutaj, ale mniej więcej będzie szła prosto, tak? Nie będzie nam się rozszerzała tak bardzo. I natomiast ta część będzie nam się układała właśnie w takie liście. Jeden, drugi, trzeci. To będzie właśnie ta część ozdobnej bordiury szala. Rząd 20. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. Obracamy na drugą stronę i wykonujemy od razu wachlarzek w wachlarzyku. I dalej już łańcuszki, tak? Czyli trzy oczka łańcuszka i zaczepiamy pod pierwszym łańcuszkiem, oczkiem półsłupkiem bez narzutu i dalej 5 oczek łańcuszka, już tradycyjnie to wiemy. Pod każdym łańcuszkiem zaczepiamy łańcuszek z 5 oczek, bo to jest rząd parzysty, więc są łańcuszki. I trzy oczka łańcuszka na koniec, żeby zyskać wysokość. No i dalej przerabiamy fałka w fałkę. Czyli w każdej fałce jedna fałka. Ostatni słupek pomiędzy przedostatnim a ostatnim. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć fałek w 20 rzędzie. I przed nami jeszcze trzy, cztery rzędy schematu i dalej będziemy schemat powtarzać. Rozpoczynamy rząd 21. Trzy oczka łańcuszka, obracamy. W każdej fałce jedna fałka, w ostatniej będzie podwójna w tym rzędzie. I w ostatniej fałce podwójna fałka, czyli słupek, jedno oczko łańcuszka, słupek, jedno oczko łańcuszka i słupek. I dalej trzy oczka łańcuszka. Pomijamy pierwszy mały łańcuszek i pod dużym słupek. Trzy oczka łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka, słupek, trzy oczka łańcuszka, słupek, trzy oczka łańcuszka, słupek, trzy oczka łańcuszka, słupek.
słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek. Ostatni. W tym rzędzie tych słupków powinno wyjść 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 słupków. Dodajemy jeszcze 2 oczka łańcuszka i już wachlarzyk końcowy rzędu. I koniec. Od następnego rzędu będziemy rozpoczynać już motyw roślinny drugi, czyli drugi listek. Mamy rząd 22. Od 3 oczek łańcuszka obracamy i wykonujemy wachlarzyk nad wachlarzykiem. Teraz wykonujemy 5 oczek łańcuszka. I pomijamy najbliższy słupek, tutaj w tej części ażurowej, i wkuwamy się w drugi z kolei ze słupkiem. Tutaj będzie słupek w słupek. W drugim, tak? Pierwszy pomijamy. Dalej wykonujemy również 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. I odliczamy sobie 2 dziurki. Jedną zostawiamy, drugą zostawiamy i w trzecią z kolei wykonujemy wachlarzyk. Czyli pod tym łańcuszkiem zaczepiamy wachlarzyk, czyli 2 słupki. 2 słupki. 2 oczka łańcuszka i jeszcze 2 słupki. Montujemy tutaj właśnie drugi motyw roślinny. I dalej 3 oczka łańcuszka i zaczepiamy na kolejnym łańcuszku tutaj półsłupkiem bez narzutu. I dalej już tak jak było tradycyjnie. 5 oczek łańcuszka, zaczepiamy na kolejny łańcuszku poprzedniego rzędu i znowu 5 oczek łańcuszka na kolejnym. I teraz już 3 oczka łańcuszka i część nieażurowa. W każdej fałce jedna fałka, tutaj w podwójnej musimy zrobić po jednej i tutaj druga fałka. I dalej już pojedynczo, w każdej fałce po jednej. I kończymy pojedynczym słupkiem. I w 22 rzędzie na końcu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 fałek. Zaczynamy rząd 23 od 3 oczek łańcuszka. Obracamy puste i w każdej fałce po jednej fałce będzie ich również 6. Tak jak w poprzednim rzędzie.
trzy oczka łańcuszka, pomijamy pierwszy łańcuszek i na następnym zaczepiamy pierwszy słupek. Trzy oczka łańcuszka i drugi słupek. Trzy oczka łańcuszka i ostatni słupek, trzeci w tym rzędzie. I teraz od razu bez przerwy przechodzimy do wachlarzyka. Nad wachlarzykiem wykonujemy wachlarzyk. Dalej mamy 6 oczek łańcuszka. I w tym pojedynczym słupku wykonujemy 3 słupki. 1, 2 i 3. Znowu 6 oczek łańcuszka. I wachlarzyk końcowy. I przed nami rząd 24. Zaczynamy rząd 24, ostatni rząd raportu, który będziemy powtarzać. Trzy oczka łańcuszka, obracamy szal, wykonujemy wachlarzyk w wachlarzyk. Później 5 oczek łańcuszka. I w pierwszym słupku wykonujemy 2 słupki. W drugim pojedynczy słupek. I w trzecim znowu 2 słupki. Dalej 5 oczek łańcuszka i wachlarzyk w wachlarzyk. Dalej 3 oczka łańcuszka i zaczepiamy nad łańcuszkiem z 3 oczek poprzedniego rzędu, 5 oczek łańcuszka i półsłupek bez narzutu, 5 oczek łańcuszka, półsłupek bez narzutu, 3 oczka łańcuszka i już w tym 24 rzędzie tutaj dodajemy fałkę. Jeszcze raz spojrzę, 24 rząd, tak, w pierwszej fałce musimy wykonać fałkę podwójną. I dalej już pojedyncze fałki do końca rzędu. Ostatni słupek pomiędzy przedostatnim a ostatnim słupkiem. I zakończyliśmy cały raport, czyli część rozbiegowa, rzędy od 1 do 10 plus rzędy od 11 do
34, które teraz stale będziemy powtarzać. Więc jeżeli chcecie chustę kontynuować dalej, bo Wam się spodobało, mam nadzieję, to proszę powtarzać rzędy od 11 do 24, które macie właśnie w drugiej części filmiku, czyli pierwsza część rozbiegowa już Was nie interesuje. Dalej korzystacie z części drugiej filmiku. Również skorzystać ze schematu, jeżeli łatwiej Wam się robi ze schematem, lub wykorzystywać trochę film, trochę schemat. Schemat oczywiście podlinkuję Wam jak zawsze pod filmem.